Witamy w moim nowym tutorialu. Witamy, bo dzisiaj mam piękną modelkę i gościa na moim kanale, Militę, która tworzy piękne ubrania. I jakoś tak zgadałyśmy się i polubiłyśmy chyba. Bardzo się polubiłyśmy. Zgadałyśmy się o rzęsy. Tak, dokładnie. I tak się poznaliśmy. No i bardzo powstał spontaniczny pomysł, żeby się spotkać i ona ma tak piękną urodę, jak widzicie, tak oryginalną i włosy. Spędzi cały dzień razem i stworzyć coś, pomalować, pobawić się. Też lubisz makijaż, bardzo, więc tym bardzo. Większa to jest przyjemność. Dla mnie wielka przyjemność móc pomalować tak piękną twarz i tak wspaniałą osobę. Także właśnie stworzyliśmy makijaż, czy ja stworzyłam? makijaż, aż stworzyliśmy w sumie wspólnie, bo tutaj jesteś. Który pasuje do Twojej osobowości, do Twojego wnętrza, jest kolorowy i też jest w moim stylu, bo wiecie, lubię błyski, kolory. Także jeżeli Was interesuje taki tutorial i to, jak gadamy o makijażu, to jest jeden wielki, długi, gadany filmik, także zapraszamy do obejrzenia. Zapraszam. Zacznę sobie od czoła i od brwi, bo będziemy używać dużo kolorowych cieni. Nie chcę, żeby się potem osypały, żeby podkład po prostu wyglądał świeżo. Najpierw sobie zacząć od czoła i od brwi i wtedy wszystko jest czyste na koniec. Jeszcze łapa pół samoopalaczu, bo osy przyozdobiła, ale to widać. Pokaż. A no. Teraz nakładam bazę Stay Don't Stray Benefit. Zamknij. Ona niweluje zaczerwienie na powiece i super się cienie nakładają. Są bardziej napigmentowane. Spójrz do góry jeszcze, nałożymy też tej bazy na dół. Też będzie sporo cieniowania, żeby się miało do czego przykleić. Pudruję czoło i powieki i brwi też od razu i to jest super baza, żeby te brwi podkreślić. I potem jak się zaczyna od samych oczu, nie robi się czoła, to potem jest bardzo ciężko nałożyć podkład, korektor czy puder, żeby nie zepsuć brwi znowu. Sobie dokładamy pracę. W ten sposób, jak robimy pół twarzy, wiadomo, jak cienie opadają, to w dół. Do brwi używam kredki z NYXA. Precision Brow Pencil. Ostatnio bardzo lubię używać. Jest tak idealnie woskowa. Nie za bardzo napigmentowana, więc nie robi za ciebie brwi. To wspaniale, bo opowiadałam ci, że kiedyś wizerzysta zrobił mi całkowicie czarne. Czarną kredką, bo czarną kredką do taką do oczu. Wyobraź sobie, jak to wyglądało. Nawet to nie był żaden taki kształt zbliżony do mojego, tylko taki po prostu wiesz, jak od szablonu. Musiał ci dodać 10 lat i obniżyć swoją godność. Jego godność też została obniżona. Poprosił, żebym się sama poprawiła jakoś. Już nie wiedział, co ze mną zrobić. Coś nie pasowało. Coś nie pasowało, wiesz. Zabrakło tej fantastycznej kredki, którą masz. Tak. No jest tyle teraz produktów do brwi przecież. Cienie, woski, pomady. To jest kwestia tego, jakich efekt chcemy uzyskać, czego nam wygodniej użyć tak na co dzień. Chyba nawet czasem lepiej niż te makijaże permanentne, prawda? Mm-hmm. To jest masakra teraz. No też ktoś bardzo ładnie robi tą metodą. To właśnie chciałam powiedzieć. Takie braki tylko, to ładnie. Tak, to wygląda ładnie i rzeczywiście widziałam takie prace. No ktoś, kto w ogóle nie ma brwi, to jest jak moja mama na przykład, to jest super rozwiązanie. Brwi są gotowe, więc mogę zaczynać cieniowaniem. Na początek, ojej, cień mi spadł. Wszystko jest błyszczące. Na początek sobie zmiksuję dwie rzeczy z Make Up Forever, farbki takie, których bardzo lubię używać jako bazy. I użyję czarnej i fioletowej, żeby stworzyć taką ciemnofioletową. Ups! ciemnofioletową bazę, która będzie takim podstawowym kolorem, który będzie widoczny chyba najbardziej na tym oku, jak będziesz miał otwarte oko. Potem będzie się dużo więcej działo. Zmieszałam czarny właśnie z fioletowym, wyszedł mi taki bardzo ciemny fiolet i nim zaczęłam już sobie tutaj cieniować. Na początek nakładam. Głównie tutaj koncentruję w zewnętrznej części, bo tutaj chcę, żeby było najciemniej. Będzie moja baza i drugim pędzelkiem rozcieram. Tak, że tak. No. I tutaj mam paletkę Affect Evening Mood, którą bardzo lubię. Piękne kolory w środku. I będę używać w sumie tych trzech tutaj odcieni.
albo czterech, ten pomarańcz, brąz i te bardzo ciemne kolory, żeby wycieniować oko do góry. Bo nie chcę, żeby wszystko było w fiolecie. Fiolet ma być takim głównym punktem, z potem z turkusem, ale chodzi o to, żeby też było to oko miało kształt, było wycieniowane, ale nie tylko fioletowy, tylko było za dużo. Więc biorę sobie średni brąz, mały pędzelek i spójrz w dół, albo zamknij i po krawędzi. Tam, gdzie ten fiolet się kończy. Najpierw nakładam, potem będę rozcierać. Teraz małym pędzlem rozcieram właśnie granice. To jest ważne, żeby tutaj mały pędzel służył do rozcierania, bo za duży wszystko nam rozmyje. A tutaj mamy kontrolę, ile nam się rozciera, jak daleko. Rozmiar pędzla ma znaczenie. Teraz taki puchaty do rozcierania z dłuższym włosiem i z tej samej paletki wezmę ten pomarańcz. Cudownie. No, fiolet z pomarańczem się ładnie łączy i taki jest najbliższy kolorowi skóry, więc świetnie służy do rozcierania zewnętrznej części wieki. Akurat mam kilka ulubionych pomalek z Kobo, ale tamta to była niszcz. No widziałam, nie mogłam jej domyć. Ten turkus myślę, że ci nałożę bazę zieloną, bo taką mam. I ona też jest fajna, bo odbija fajne turkusy. Jest baza z Armaniva. Będziesz miała zimno, to lubię zimno odpowiednie. Bardzo miło. Taka cienka warstwa wystarczy, żeby super podbić ten turkus i żeby się trzymał. Najlepiej. No niektóre perłowe cienie mają to do siebie. Lubią się właśnie wkruszać w ciągu dnia. Trzeba je czymś przykleić. To sobie troszkę zaschnie. Fajnie wygląda jak puff. A to jest też przyjemne na oku, tak? Podek. Jak się nie jest wyspanym. No. Jak kompres. I biorę ten turkus tutaj, płaskim pędzelkiem i nakładam zamki. Teraz nakładam miejsce tego zielonego. Teraz właśnie ten turkus zaczyna żyć. Swoim własnym życiem. Wystarczy go troszeczkę nałożyć. Nawet mi się podoba, jak trochę ten zielony prześwituje. No właśnie mi się przypomniało, że muszę sobie pędę do makijażu kupić. Potem mi się skończył. A bo bez z tym zmywaniem będziesz miała wesoło dzisiaj. No ja czasami też robię jakiś odjechany makijaż, to też... Waciku, ile na to idzie? Zużywam na pewno więcej. Nie szkoda w ogóle wiesz to zmazać. Ale zawsze to słyszę. I mi też czasami szkoda. Czasami mogę się doczekać, bo jednak siedząc przy tym kamerami, czujesz tę ciężkość na skórze, jest tego sporo. Bo w międzyczasie zaczynam się świecić, dokładam tego pudru, więc to trwa dużo dłużej. No tak, od światła też w ogóle tak. Oczy bolą, nie? No też, pieką tak, szczególnie wieczorem. Myślę, że nałożę troszkę tego pigmentu gdzieś tam z Inglota. To jest numer 112. On się tak mieni na różowo-fioletowo. Mogę tego gdzieś nałożyć ślicznie. Może o tu? Nad tym pokusem? Chyba posiadam też taki... Coś mi się wydaje, jak powiedziałeś, że jest turkusowo-fioletowy, tak? Ten pigment? Znaczy nie, fioletowo-różowy. A, ten taki wypadek. Jak on się mieni, to piękny, nie? Jest piękniejszy. No bo ja jestem, wiesz... Bo do błyskotek to ja mam oko. Ja też mam oko do błyskotek i ja mam wiesz co podobny, tylko że on jest... Twój tak, no bardziej taki amarant chyba się świeci, a mój taki bardziej fioletowy jest. Aha. No ja mam większość tych pigmentów. No ty to pewnie masz wszystkie. Bardzo lubię ich używać, śliczne. Nałożyłam tylko nad tym turkusem, tak w kierunku brwi. Chociaż może nałożę go też na dół. Spójrz do góry. Tutaj. Fajnie wygląda. No mówiłam, jak na początku masz bazę ciemną, to potem nakładanie takich błyskotek to sama frajda, bo kurczę, dotkniesz czymś fajnym i już jest różnica. Będę sobie codziennie rano przed pracą tak nakładała. Możesz, czemu nie? 3 godziny wcześniej się obudzę. Tak. O, i teraz będziemy więcej błyskotek nakładać. Dobrze, cieszę się. Poproszę. Dobrze. Kim jesteśmy? Kim jesteśmy? Sroki!
paletka Alchemist z Kat Von D i glitter primer z Nexar. Ja tutaj jak próbuję strzelić się w ostrość, mi to prawie nie widać. No i tak spis kosmetyków będziecie miały na dole. Tam wszystko zobaczycie, czego używam. Za mały pędzelek zamknij. Nakładam najpierw glitter primer na wewnętrzną część powieki. Potem od razu, no nie wiem, który wybierzemy. Może ten na środku, on się tak trochę na niebiesko, więc będzie takim dodatkowym ciekawym połączeniem. Ja już mam tendencję do robienia jakiegoś totalnego disco na oku. Wiesz, takie chyba, a nie, nie, przeciwieństwo, nie, nie. Albo minimalizm, albo po całości. Akurat u mnie to możesz sobie po całości nabrać te kolory. Ja bardzo lubię te kolory. Proszę bardzo, proszę bardzo, chcesz. Super. Chyba wiesz, nawet jakby się w takich czułem, że w jakichś takich nude kolorach. Oddaję twoje wnętrze. Bo chyba tak. Chociaż latem z kolei to... Latem lubię takie złociste kolory i wtedy nie szaleję za bardzo z kolorami, ale chyba żeby się jakoś, nie wiem, pocieszyć, że jest taka okropna pogoda zimą. Chociaż dzisiaj to miałyśmy piękną pogodę. Było pięknie. Ale to bajecznie, no. Proszę, to się nawet staram nie patrzeć tam na bok. Kusi. Kusi. Mhm. Potem jak już nałożę ci płotko, to jeszcze wykończę to cieniowanie na dole. W zasadzie tak ogólnie. I właśnie jeszcze tutaj mam, który mi się trochę rozsypał. Z Kobo. Kiwi Secret 002. To jest właśnie taki jakby żółto-zielono-oliwkowy pigment. On bardzo fajnie wygląda. Tego nakładam w kociki i on fajnie wykończy. O, tego dostanę tu, patrz. Tutaj chcę połączyć. Też tą. Nie wiem, czemu ja nie oddychnę. Wczułaś. Wczułam się, tak. Dobra. To myślę, że powoli mogę robić skórę, żeby potem lepiej wykończyć cieniowanie, a już teraz nie będzie mi się nic sypać. Chociaż nie wiem właśnie, czy nie dołożyć trochę tej stili na środek. Troszkę mnie kusi, żeby nałożyć właśnie tego pięknego... Kusi, tak. Takiego pięknego cienia. No kurczę, ja nie umiem się opanować. Nie wiem, jak ktoś zatrzyma. Nikt nie ma chętnych? Dobra, to nakładamy. To zacznij. I na tle tego turkusu będzie dało taki fajny... Kurczę, wygląda to bardzo tak syrenio, piaskowo. Błyszczy się. Troszkę się właśnie posypało. Nie będzie fajnie świeży podkład, bo ja bym co chwilę pomiatała. No właśnie, bo czasem tak niektórzy robią, nie? Że dokładnie warstwę. Znaczy, trzeba dużo pudru, to wysuszenie zawsze to jest ładny efekt, jak... Znaczy, to zdjęcie jeszcze by przeszło, nie? Bo to... No tak, ale tak na życie. Na życie. Bo ty będziesz w tym żyć. Ja będę w tym dzisiaj żyć. Tak. Ja się doczekać nie mogę, aż taki makijaż. To teraz wykończę twarz. Tutaj sobie wyłożyłam trochę bazy z Becky. No, widziałam, że pachnie imbirem. O, jak ja lubię imbir. No, widzisz? Pachnie imbirem, nie? Bardzo przyjemna jest. To jest taka rozświetlająca, nawilżająca baza. Piłaś kiedyś kawę z imbirem? Z kardamonem. A z imbirem? Nie. Wiesz co, moja krawcowa mi kiedyś... Byłam mega zszokowana, bo powiedziała, że pije kawę i dodawała sobie plasterki imbiru, tak do zaparzenia. No jak? No, wiesz co, to jest rewelacja, naprawdę. Spróbuj sobie. Czekam. Jak lubisz kawę, jesteś kawoszką i lubisz imbir, to na pewno będzie ci smakowało. Fajne w ogóle połączenie. No bo z cynamonem, wiem, że ludzie gotują z cynamonem. Tak, tak. Gotowaną to... nawet kawę, bo słyszałeś gotowanej kawy z przyprawami korzennymi? Imbir, kardamon, no, cynamon? Zgadzam się, to nawet mimo, że tego nie piłam, ale tak z imbirem byłam trochę zaskoczona, a to jest naprawdę bardzo... To jest przyprawa korzenna taka, no, fajna rozbrzemiająca. Jak ktoś nie lubi imbiru, to na pewno mu to nie zasmakuje. No. Ale to faktycznie pięknie pachnie. No nie? I tak jest, kurczę, część na lato sobie nakładać, tak sobie bardzo. To jest w ogóle strasznie przyjemne, tak by the way. No to cieszę się. No. Ci nałożyłam więcej niż powinnam. Ha, tak cię lubię. Muszę to gąbeczką najlepsze. Tyle rzeczy zużyłaś tutaj. Znaczy tego pięknego imbiru. Ciebie nie żałuję. Podkład sobie bierzemy Estée Lauder Double Wear w odcieniu Sand 1W2, taki żółtawy. Średni odcień. Tak, ja mam taki dziwny odcień skóry, żółtawy. No to nie jest dziwne, bo to jest bardzo popularny odcień skóry, tylko dziwne jest dlatego, że nie można znaleźć dobrze podkładu. No właśnie, dokładnie. To z podkładem jest problem. No.
Teraz będę musiała sobie też zerknąć na te linki. Ja mówię sama, że żółtych szuby szukuję, szukam wszędzie. Sama taki masz? No, taki wręcz zielony mam żyły. No ja też, zobacz. No, to tylko ja chyba wszystko wygląda różowo na was, nie? Tych boków nigdy nie musisz jakoś specjalnie wykańczać twarzy, bo widać tylko trochę. Ja to zawsze z pięte włosy czy coś, to muszę mieć tutaj bardziej się skupiam i w ogóle na kościach, na tej linie brzuchy. To ja wszystko przykryjesz włosami. Wiesz, ale jak sobie jego tutaj... Ale powiem ci, że to teraz tak, ale jak byłam młodsza, to miałam bardzo duży kompleks tych włosów i chodziłam tylko z odsłoniętą twarzą, warkoczyki sobie zaplatałam przez całą wiesz, głowę, bo w podstawówce się dzieciaki ze mnie śmiały. Kurczę, tak jest, jak to był powód. No ale zawsze jak ktoś ma coś innego, to... To jest fajne. No teraz w tym wieku to oczywiście, że tak się myśli, ale dzieci zawsze się czują, wiesz, dziwne, nie? Odrębne jakieś. Teraz mam korektor, eraser, instant anti-age eraser z... To śmiesznie pokazuje, jest za twoich włosów. Tak, to na pewno widać. Tutaj jest. To jest tak. I on ma też taki fajny, jasny, żółtawy odcień. I fajnie rozświetli skórę. A jak nakładasz korektor, to tylko pod same oczy, czy ciągniesz go troszkę niżej? Nie, zazwyczaj tylko pod oczy. No właśnie, spróbuj go pociągnąć niżej. Zobacz, jak się twarz fajnie rozświetli wtedy. Wiesz, ja to w ogóle... tak naprawdę to rano mam dosyć mało czasu, żeby się pomalować. Oj tam, ja mówię o centymetrze niżej. Wiesz, nie, ja mówię teraz... Zrobię to oczywiście, tylko mówię tak ogólnie o tym moim makijażu, bo... pracuję razem z moim mężem i wychodzimy do pracy tak podobnie dosyć. A czyli on zawsze pierwszy? I on się tak wkurza na mnie. Klasyk. No, klasyk. Jak można się tyle szykować? Spójrz do góry. I właśnie używam do nakładania korektora teraz pędzelka takiego syntetycznego, który ma taki... To jest 80 z Sephory. Chodzi mi o to, żeby jak nałożyła tu płaskim jakimś pędzelkiem, czy chociażby gąbeczką, to zrobiłaby mi się taka ostra linia, ale tutaj dużo cieniowałam, więc taki pędzel z korektorem nie zepsuje mi tego cieniowania, bo będzie też taki tak delikatnie rozcierał nawet na krawędziach cień z korektorem. Wszystko ma znaczenie. Bo czasami widzę, jak nakładają, jest potem taka ostra linia tak, między cieniowaniem, ale tego nie lubię właśnie. W ogóle miękkie linie. Albo takie można też czasem zaobserwować takie plamy świetlaczy. No. Położonych takim pędzlem, pewnie też za twardym. Tak, dokładnie. Przecież to bardzo ma duże znaczenie. Czasem palcem lepiej coś wklepać, kombinować z tymi pędzlami. Ale to jest też to, że czasami, tak jak jest napisane, że pędzel do tego służy, do tego używają. Mimo, że twarz mają zupełnie inną, mniejszą, większą, albo coś, powinny czegoś innego używać. Gdzie taki pędzel puchaty do rozcierania cieni by był idealny na przykład twoją kość policzkę, no nie? Ale jak nie, bo będziesz używać jakiegoś dużego, bo tak jest napisane. Trzeba przetestować chyba na sobie metodą prób i błędów czasem. Będziemy nie brać dosłownie w tym świecie. Albo jak są w paletkach dołączone, i to nawet w tych super paletkach, okropne pędzle. Tak. A wiesz, jak ktoś kupuje drogą, fajną paletkę, to myśli, że ten dedykowany pędzel jest super, a to daje okropny efekt. To jest po prostu najtańszy czasami. Czuć to. Ktoś, kto jest amatorem, kupi sobie piękną paletkę, cienie są super, a się zrazi, nie? Jeżeli się nie nakładają jakoś. Dokładnie tak. No, ale wystarczy po swojemu robić. Faktycznie, czasem lepiej coś palcem chyba nałożyć. A ten korektor ci tutaj ciągnę aż do skroni. Żeby tylko ładnie wyczyścić, do góry pociągnąć. Wtedy bardziej się wyostrza też ta linia cieniowania. I kość policzkowa jest bardziej taka miał. Tu mam puder, właśnie ten z Laura Mercier, translucent, który mi się kończy, ale którego mam oczywiście opakowanie w zapasie, bo jest bardzo, bardzo dobry. I będę ci go nakładać gąbeczką. Bardzo wciskam. Puder i spójrz do góry. Ten korektor jest genialny, po prostu on się w ogóle nie zbiera. Po jakimś czasie delikatnie sobie zasycha, daje się rozcierać. To jest zwykły Maybelline, który pomyślałam, a jest jednym z lepszych moim zdaniem korektorów. Jest tak czasem, że niespodziewanie jakaś taka marka, nie? Czasem nie wszystko robią dobre, ale czasem się zdarzy taka perełka, więc trzeba wiedzieć, do której marki i do której szafy się udać po jakieś fajne rzeczy.
Każdy z czegoś słynie. I dlatego trzeba oglądać twój kanał, bo ty to wiesz. Ach. No. A taka normalna osoba jak ja na przykład, nie mam wiesz... Czasu ani ochoty, ani... Ochoty to oczywiście, że ja mam, wiesz, tylko tak. Może nie mam czasu. No. Nie no, tutaj wiesz, to jest... Tak popatrzeć, co ty tutaj masz na tym swoim... No jest tego trochę. W swoim raju. Jest tego trochę, ale nigdy nie nagrałam filmiku o mojej kolekcji, ani o tym, jak tutaj nagrywam. Moim zdaniem to jest trochę... No zbędne to jest. No myślę, że każdy tutaj by popatrzył. No popatrzeć to jedno. Chodzi o to, żeby nauczyć kobiety, żeby korzystać z tego, co one mają przed sobą. Dokładnie. Więc to, co ja pokażę, że ja mam, to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma, dlatego że każdy dla każdego co innego jest dobre, nie? Otóż to. No. Ale to tak jest, jak ktoś przychodzi z kolei do mnie, do pracowni, widzi te niteczki, te kolory. Wiesz, dla mnie to też jest taka zwyczajna normalność, wiesz, a dla kogoś to jest coś fajnego. No też to. Gdybyś jak przyjechałabyś kiedyś do mnie, mam nadzieję, że przyjedziesz, to z kolei będziesz w tych próbkach, przy tych materiałach siedziała. Inspirujące bardzo jest. W tekstury, jak się załamuje kolor na nich i tak dalej, to na pewno jest też inspirujące. No, myślę, że dla ciebie by było. Mm-hmm. I tyle u mnie z kolorów, Krzysia, mam wszystko koloruje. No przecież. Oprócz większości czarnych sukienek. Tak, właśnie, bo rzeczywiście tak jest, że jestem postrzegana jako taka projektantka, która ma tyle kolorowych rzeczy, chociaż większość w moim sklepie jest czarnych. No, jest. Ale to jest ale kolei... po co się ludzie sięgają. Jednak te kolory się kojarzą z czymś na okazję, a czerni taka uniwersalna, można ją ubrać, dorzucić, nie wiem, czerwoną kurtkę, nie wiem, cokolwiek, nie? Jednak ta baza. No, niby tak, ale znaczy to jest prawda. Czerń jest klasykiem, ale... Jakoś staram się kobietom pokazać, że kolory też są spoko, bo przy kolorze przecież wiesz o tym, że można dużo zagrać i uratować przecież wszystko, nie? Dokładnie. Można zepsuć sobie urodę, można sobie poprawić urodę. To prawda. Też dużo moc mają. Mają dużo moc. Wrócę do fioletu, żeby tutaj jeszcze to, co mi się ewentualnie pudrem wstało. Ja chcę też pociągnąć ten fiolet bliżej tego turkusu. Młoda damo. Co robiłam? No, załatwiłaś. Tak. Nie czuję, że płaczę. No, muszę iść po duże waciki. Tutaj są duże waciki, czy nie? Nie. Aha. Ale nie czuję, że płaczę. Może to od świata, wiesz? Może, ale jak cię nie szczypię, to dobrze. Bo to znaczy, nie, to nie na szczypię. Jak cię szczypa, to się pokażę stop. No, nie tak duże, spoko. Teraz mam żelowy eyeliner, swój brown. I pewnie się mam czystą rękę, żeby ci nie odbić czegoś. I robię kreskę na górnej. Staram się nie śmiać, nie mówić. Nie, świetnie sobie robisz. Ja to widzę. Przestaję oddychać nawet. Widzę i doceniam. Dobra, teraz to samo w dół i w prawo. Jaki kolor teraz kładziesz? Turkusowy? Dobrze tam widziałam? Kątem oka? Poprawiam tutaj liner i muszę go teraz rozetrzeć. Mam ten kolor? Czego? Linera. No czarny. Czarny? No tak. Tyle się dzieje, że ojej, by się zgubiło. Ja naprawdę przysięgam, że nie spojrzałam w bok, żeby zerknąć jak... No nic a nic nie wiesz, co się dzieje. Nic nie wiem. No dobrze. Będziemy mieć na kamerze reakcję prawdziwą. Mhm. No ale wygląda to magicznie, skromnie, świetnie. Bardzo w moim stylu. Teraz co zrobimy, moja droga, to nałożymy na linię wodną. Miewasz czasami tam, masz problemy z tym? Nie, nie mam problemów. To patrz w górę najmocniej, jak potrafisz. Mi się też zdarza to klejać. Ale raczej jakiegoś na sesję zdjęciową albo na jakieś nagranie. No i z tym się wiąże właśnie to, jak się poznałyśmy. Z tym się wiąże, jak się poznałyśmy. No właśnie. No i ta kupiła moje rzęski. Ja się bardzo lubię. Cieszę się bardzo. Widzisz. Wspólna pasja łączy ludzi. Tak, dokładnie. To jest chyba najlepszy sposób na poznawanie się. No i od razu po tych rzęskach obejrzałam wiesz, tam twoich filmików, ile dałam radę tego wieczoru. Tak. Do doklejenia wybrałam rzęsy House of Lashes Iconic Light, wersji Light. Bardzo ładny model. Może
takim, no półprzezroczystym pasku. Taki ładny, wydłużający się w zewnętrznej części. Ja czasem zbieram takie resztki, ale czasem wrzucam. Wiem, widziałam w filmie o tym, jak trzeba zbierać resztki i potem poskajać swoje indywidualne resztki. Oj, co, no proszę, jaka pilna uczennica. Super. I też zbieram te rzęski i mam już takich bardzo dużo, ale jeszcze nic z nimi nie zrobiłam. Ale możesz kiedyś właśnie przysiąść i czy pokleić. I oczywiście to jest bardzo fajny pomysł, bo to nawet kępki uciąć i przesunąć jakby i masz wtedy mocniejsze. Albo ty robiłaś taki fajny, tak, robiłaś w ogóle na jakąś, na bazę jakiś rzęs, nakładałaś inne i w taki fajny model robiłaś. Tak, to akurat to rozwalone dla miły spis, dokładam kępki albo połówki, no połówki dokładnie. Właśnie to wtedy oglądałam, jak się tam dodawałam do ciebie te rzęska. Widzisz, czyli sobie się przydaje. Czyli się przydajesz. Wspaniałe uczucie. Dobra, nakładam klej z House of Lashes, czekam chwilkę aż przeschnie. I klejmy. Najpierw właśnie mi zamknięte. A do modelowania to już mam paletki z... czy paletki tego dokładnie cienia z Charlotte Tilbury. Tak, jeżeli chodzi o róż i rozświetlacz, użyję z Nabli. Róż się zwie Habana. Jest przepiękny. I na wiosnę będzie, o matko, jest tak ożywiający twarz. Śliczny kolor. To jest twój odcień, ale jest ci ładny. Ale myślę, czy by go trochę nie... odrobinką nie rozetrzeć na dolnej powiece, coś mi kusi. Pójdę do góry. Tak, odrobinkę. Te włosy się trochę przeszkadzają, tam latają z pędzelkiem razem. Spokojnie. Fajnie tak to całość tworzy z różem, tak się łączy, bo w okolicy różu jest. Fajnie. Shade and Glow, on tak się mieni na, znowuż na różowo. Różkę. Także czemu by nie, jak już wszystko nam tu lokalizuje, to... Może spróbuj spojrzeć w tą stronę, to będzie widać lepiej. Co? No, trzeba gdzieś się tam. No, kupimy. I usta teraz nam zostały tylko i koniec, uwierzysz? Tylko teraz tak, myślimy nad ustami. Co ja tutaj? Tutaj coś... Coś właśnie też ten desen taki chyba w kolorze różu. Tyle się dzieje na oczach, więc usta też. Znaczy usta muszą być raczej stonowane. Tak, myślę, że ten kolor będzie super. I to jest z Pixie. Oj Petra, to jest taka marka jeszcze niedostępna w Polsce, ale bardzo je lubię. One są, mają wyciągi z róży. Właśnie chciałam powiedzieć, że coś ładnie pachnie. Trochę pachną tak słodko, nie różano, ale już mają wyciągi z róży i są pachnie jakimś dobrym cukiereczkiem. No, mocno napigmentowane. Nałożę ci właśnie pędzlem do cienia płaskim. To będzie taki fajny cieniutką warstwą, taki nie chcę wyrysowany wóz, tylko po prostu żeby nie były takie bardzo matowe, to troszkę olejku z kolorem na środek. Czekaj, ustawię na ciebie ostrość, żeby było widać reakcję. Dam ci lustereczko. Super. Uwielbiam takie kolory, naprawdę. Nie widać cię w ogóle. Oj. Czekaj. Albo wiem, co zrobię. Zmienię obiektyw. No. I tak wygląda moja modeleczka po przemianach. Podoba ci się, kochana? Bardzo mi się podoba. Strasznie lubię takie kolory intensywne. No wiem, że lubisz. Ty jesteś po prostu kolorowy ptak. I chyba najfajniej tobie pasują i tak... Szkoda, że to tyle czasu zajmuje, nie? Żeby codziennie się tak umalować. Ja myślę, że gdyby ci naprawdę zależało, to mogłabyś coś podobnego sklecić dużo szybciej. Wiadomo, sobie, jak już wiesz dokładnie, co robisz. A ja tutaj trochę się bawiłam, dlatego. Dokładnie, tyle. Ale można nie mogę ci wyjść z kadru, bo tak chciałam się przybliżyć do lusterka, ale te rzęsy, które doklejałaś, są bardzo fajne. Możesz się przybliżyć. Nie rzucają się, ja po prostu mogę je wziąć. Nie rzucają się w oczy, w sensie, że nie są takie sztuczne. No, właśnie. A ten turkus tutaj to jest...
bajka. Fajny, nie? Mhm. Pasuje. Jednak fiolet z turkusem to jest taki. Jestem trochę nieprzyzwyczajona do siebie, bo zawsze mam amarantowe usta. Aha, no to jest jaśniejsze coś. Mhm, to jesteś jaśniejsza. Jaśniejsze. Bardzo ładnie. No nie chciałam właśnie, żeby ten już przesadać, bo było Rio de Janeiro za bardzo. Wiem. A jednak chciałam stworzyć harmonię właśnie z różem i z tym, że pomarańcz się pojawi też na oku. Więc no, tak wygląda moja ptaszyna piękna. Ptaszyna. Może ja się tutaj pojawię i bardzo podziękuję. Ja bardzo podziękuję. Bardzo dziękuję za oglądanie, za wizytę i koniecznie odwiedźcie stronę Mility, bo jest tak zdolna mała bestia. Ale ty miła jesteś. No ja mówię tak, jak jest. Także bardzo się cieszę, że do mnie przyjechałaś, zgodziłaś się być moją piękną modelką i... Ja ci dziękuję, że mnie zaprosiłaś. Miałam dzisiaj pierwszy dzień od bardzo dawna, super wypoczynek. Relaks. No cieszę się, polecasz. Polecam. Super, bardzo dziękuję i zajrzyjcie do opisu na dole po wszystkie linki, spis kosmetyków i dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmów. Mua.